Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Otóż proszę Państwa, spotykamy się, jak Państwo widzicie, w Parku Miejskim w Mińsku Mazowieckim. Jest popołudnie 23 sierpnia 2014 roku i proszę Państwa, naszym celem przybycia tutaj jest odsłonięcie tego kamienia pamiątkowego. Tego kamienia pamiątkowego, proszę Państwa, ufundowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Mińsko-Mazowieckiego w 50. rocznicę założenia Towarzystwa Przyjaciół Mińsko-Mazowieckiego. Proszę Państwa, ten oto kamień pamiątkowy jest jakby zwieńczeniem obchodów, które miały miejsce 2 lata temu. To właśnie 2 lata temu, kiedy obchody 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Mińsko-Mazowieckiego miały miejsce, postanowiliśmy zrealizować to zamierzenie. Realizacja tego zamierzenia, proszę Państwa, z różnych względów, także być może z mojej opieszałości, trwała, proszę Państwa, do dnia dzisiejszego, ale kamień, jak widzimy, proszę Państwa, jest już na swoim miejscu. Być może w przyszłości, proszę Państwa, ta tablica zostanie jeszcze wzbogacona o znaczek, kod QR, proszę Państwa, dzięki któremu osoby, które będą miały czytnik QR, będą mogły od razu przejść na stronę Towarzystwa Przyjaciół Mińska-Mazowieckiego. Ten proces jest, że tak powiem, w formie realizacji. Proszę Państwa, przy powstaniu tego kamienia pomogło nam, w jego umieszczeniu pomogło nam wiele osób, które, proszę Państwa, chciałbym tutaj wymienić. Postaram się, proszę Państwa, żadnej z tych osób nie pominąć. Byli to przede wszystkim, proszę Państwa, geodeta pan Adam Szczepaniak, którego dzisiaj tutaj z nami nie ma, ale myślę, że zaocznie mogą mu się należeć brawa. Taką osobą, proszę Państwa, jest na pewno urzędniczka Urzędu Miasta Mińsk-Mazowiecki, pani Małgorzata Paroł, która również dostała zaproszenie, ale widzę, że tutaj nie przyszła. Pani Małgorzata Paroł bardzo mi pomogła przy realizacji tego przedsięwzięcia. Proszę Państwa, jest z nami za to pan Ireneusz Kuśmierski. Pan Ireneusz Kuśmierski, który, proszę Państwa, pomógł nam zaprojektować, proszę Państwa, kamień, stworzyć całą dokumentację techniczną i w tej chwili chciałem panu Ireneuszowi serdecznie podziękować. Czy mógł pan podejść tutaj? Mam dla pana drobną kominkę z towarzystwa. Dziękuję. Dziękuję panu w imieniu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejnymi osobami jest pan Robert Patoka, właściciel firmy Rotrans, który udostępnił nam jedną kopartę, która pomogła ten kamień, proszę Państwa, tutaj przewieźć. I oczywiście ten oto obiekt, przedmiot wykonał nieodpłatnie, proszę Państwa, Jacek Sawicki, którego również dzisiaj z nami tutaj niestety nie ma. Pan Jacek Sawicki bardzo wspiera Towarzystwo Przyjaciół Mińsko-Mazowieckiego. To jedna z jego pierwszych tegorocznych prac na rzecz towarzystwa i inne pozostałe będą, proszę Państwa, realizowane jeszcze w tym roku. Też może ewentualnie zwróćmy nasze dłonie do tradycyjnych oklasków. Proszę Państwa, na dzisiejszej uroczystości witam panią przedstawiciel starosta powiatowego w Mińsku Mazowieckim, panią Urszulę Solokę. I na ręce pani Urszuli Soroki chciałem również przekazać, jako na ręce pracownika Urzędu Miasta, okolicznościowe wydawnictwa, ponieważ w dziele ufundowania tego obiektu wsparła nas bardzo pani Magdalena Jackowicz z Urzędu Miasta oraz pan Krzysztof Arcimowicz ze starosta powiatu miejskiego oczywiście oraz pan Krzysztof Arcimowicz, proszę Państwa, również ze starosta powiatu miejskiego. Także gdy pani Urszula mogła podejść. Dla pana Krzysztofa i dla pani Magdy Jackowicz, oczywiście z Wydziału Architektury. Dziękuję bardzo. Jest z nami również przedstawicielka Urzędu Miasta Mińsk-Mazowiecki, pani Diana Rokicka.
witamy serdecznie na naszej uroczystości. Proszę Państwa, no wywołany do tablicy, więc bardzo się cieszę, że te 50 lat to w skali miasta mało, ale w skali towarzystwa to jednak olbrzymi szmat czasu, przez które przewinęło się mnóstwo zasłużonych członków towarzystwa, żyjących i nieżyjących. Mieliśmy okazję rano być na mszy świętej i w ich intencji się modlić. Ja tylko wspomnę tych, którzy teraz tak na spontanicznie mi się nasuwają. No oczywiście Stanisław Ciączka, Wacław Pieńkowski, Józef Sylwestrowicz, no Leokadia Sadomska, wieloletnia prezes. Są wśród nas również osoby, które no, działały w ciągu 50 lat. Nie widzę panią Sprzączak, ale jest Marek Nowicki. Jest Mariusz Dzienio, Marek Nowicki, tutaj obecny zarząd. Nie bardzo ma Pani Górskiej. Aktywno, no Pani Górskiej nie ma, no niestety nie wszystkim się udało przybyć. Towarzystwo po II wojnie światowej funkcjonuje od 1962 roku. Dobrze się ma, aktywnie działa. O czym świadczą nawet te opasłe torby, reklamówki, pełne wydawnictw towarzystwa. Także no i cóż, z okazji 50-lecia takiej prężnej działalności byśmy sobie życzyli dalej. Dziękuję. Wnuczką Józefa Sylwestrowicza, który był prezesem towarzystwa w latach 67-69. I tu przyniosłam taki, kopię takiego krótkiego liściku, który w tym okresie Józef Sylwestrowicz współpracował bardzo aktywnie z panem Stanisławem Ciączką, no, założycielem w ogóle towarzystwa po wojnie. Przez okres lat 60. oni bardzo ze sobą współpracowali. I chciałam to pokazać, jak ta współpraca, podać przykład, jak ta współpraca wyglądała. I tu jest miejsce. Kochany Józiu, oni mieszkali w różnych miejscowościach. Józef Sylwestrowicz w Mińsku, a w tym czasie pan Stanisław Ciączka w Sulejówku, czy w Rębetowie. Kochany Józiu, będę w sobotę w Mińsku o godzinie 9.40. O 10.00 moglibyśmy porozmawiać z panią na temat wywiadu. Omówimy też sprawę szerokiego zebrania z ZNP. Wyjdź do mnie na stację o 9.35. Całuję cię, S. Ciączka. Rok 1969. Przyniosłam ten list po to, żeby to wszystkim towarzystwo, członkom obecnego Towarzystwa Przyjaciół Miasta Mińska Mazowieckiego, no, życzyć równie serdecznych kontaktów, równie i równie no, cenienia każdej minuty swojego czasu, który no, przecież jest cenny i w ogóle wszystkiego najlepszego będzie panu prezesie. Moją ideą było to, żeby wstęgę przycięli potomkowie nieżyjących już prezesów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego oraz żyjący do dnia dzisiejszego byli prezesi, oraz oczywiście obecny prezes. Niestety z tego grona nie przybył na naszą uroczystość tylko pan Sławomir Zalewski. Pan Sławomir Zalewski, który był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na przełomie lat 80. i 90. Natomiast pierwszym prezesem w dziejach towarzystwa był pan oczywiście Stanisław Ciączka. W jego imieniu wstęgę przetnie pani córka pana Stanisława Ciączki, pani Ewa Ciączka-Urbańska. Zapraszam. Po kawałku. Dziękuję bardzo. Następnym w kolejności prezesem, proszę Państwa, pan Józef Sylwestrowicz, którego, jak już zauważyliśmy, reprezentuje pani Maria Ekiel-Jerzewska. Zapraszam Pani Mario. Żeby starczyło. Jest zaszczycona. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pana Wacława Pieńkowskiego reprezentuje córka pana Wacława Pieńkowskiego. Zapraszam Panią. Dziękuję Państwu serdecznie. Proszę Państwa, wieloletnią prezes Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego w latach 70. i 80. była pani Leokadia Sadomska. Jest z nami syn pani Leokadii, pan Andrzej Sadomski. Panie Andrzeju, zapraszam.
pan Andrzej przyjechał do nas z Warszawy, podobno jak pani Ewa Ciąsko-Urbańska, pani Maria Kierzewska. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, lata 80. to lata prezesury m.in. pana Czesława Gongola. Panie Czesławie, jeśli mogę pana prosić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Również w latach 80. prezesem był, proszę państwa, pan Marek Nowicki. Pan Marek Nowicki jest z nami. Pan Marek Nowicki też nam pomógł przygotować dzisiejszą uroczystość, za co dziękujemy serdecznie. Magiczne muzyczki. Dziękuję serdecznie. Nie ma w moim pana Sławomira Zalewskiego, ale pan Marek był jego dobrym kolegą, zatem pani Marku, może jeszcze raz. Marek będzie dzięki temu żył za pół. I lata 90. oraz pierwsza dekada XXI wieku to czas odbudowy Towarzystwa Przyjaciół Mińsko-Mazowieckiego, czas odbudowy, którego oczywiście ojcem jest pan Janusz Kuligowski, za co mu na pewno wszyscy dziękujemy. Idziemy razem. Brawo! Brawo! No właśnie, kasa jest najważniejsza. Proszę państwa, dzieło dokona obecny prezes towarzystwa, pan Tomasz Adamczak. Ta część modlitewna będzie miała w gruncie rzeczy charakter naszego dziękczynienia za otrzymane dobrodziejstwa członków Towarzystwa Przyjaciół Mińska-Mazowieckiego. Dziękujemy Bogu za ich aktywność, za ich zaangażowanie i prosimy, by Bóg uświęcił tę pracę nadal. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Bracia i siostry, błogosławmy Boga, który bogaty w miłosierdzie czyni cuda dla swojego ludu. Wznieśmy nasze serca do Boga i złóżmy Mu dziękczynienie za dobrodziejstwa, jakimi zechciał nas obdarzyć, za ludzi, którzy pracują na rzecz Mińska Mazowieckiego. Święty Paweł Apostoł zachęca nas, abyśmy we wszystkich okolicznościach składali Bogu Ojcu dziękczynienie przez Chrystusa, przez którego wszystko nam darował. Świadomi tak wielu Bożych dobrodziejstw, w ten sposób przygotowujemy się do pełnego udziału w podziękowaniu Bogu, który zawsze dokonuje się w Eucharystii. Wysłuchajmy krótkiego fragmentu z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Boże, Twoje miłosierdzie nie zna granic, a skarbiec dobroci jest niewyczerpany. Dziękujemy Twojemu Najwyższemu Majestatowi za otrzymane dary, za ludzi, którzy działali i działają w Towarzystwie Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i błagamy Twoją łaskawość, abyś nas nie opuszczał w doczesnych potrzebach i obdarzył wieczną nagrodą przez Chrystusa Pana naszego. Bóg Ojciec, który wraz z Synem i Duchem Świętym okazał wam swoje wielkie miłosierdzie, niech was zawsze darzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pozostaje nam jeszcze, myślę, że wspólne zdjęcie przy kamieniu.
Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.